Mariusz Kowalczyk, witam bardzo serdecznie. Jestem przedstawicielem Centrum Kultury w Knurowie. Szanowni Państwo, pojawiło się mnóstwo komentarzy odnośnie Dni Miasta, programu, który się pojawił na plakatach. Chciałbym odnieść się do tego, do tych Waszych komentarzy. Rozumiem Wasze rozgoryczenie, żal, bo mieliśmy inne plany. Każdy z nas, tak samo my w Centrum Kultury, rok temu zabukowaliśmy artystów takich jak Ewa Farna, jak Vicky Gabor, zespół Enej. To wszystko miało zagrać 20 i 19 czerwca. No niestety jesteśmy dalej w pandemii. Te dni miasta to są dni miasta w pandemii. Dni miasta w pandemii oznaczają obostrzenia i brak imprez masowych. To powoduje, że możemy zrobić tylko to, co widzicie na plakatach, czyli festyny rozproszone w całym mieście, tak aby nie było większych zgromadzeń ludzi. Proszę Was o zrozumienie tej sytuacji, o to, abyście spojrzeli naokoło, że nie ma jeszcze imprez masowych, że w niektórych krajach są godziny policyjne i jesteśmy dalej w pandemii. Weźcie to pod uwagę. Jeżeli pandemia się skończy, pojawią się tylko przepisy, które umożliwią nam organizację imprez masowych, będziemy to realizować. Dziękuję, pozdrawiam.